na ekranach Pasza, który tak świetnie zagrał w pierwszej ćwiartce, zwłaszcza pierwszej mapy. Jest Kuben. Jest i Kuben, Jakub Górczyński, team leader. Ja, o to chodzi właśnie. No, pokazał na pierwszej mapie, że wyciągnie naszą drużynę z tej opresji, w której no, byliśmy. No i jest Wiktor, widziałeś go, ale to jest wariat. Chciałbym to jest właśnie tak ten potrafić. Zawodnik. On ciągnie naszą drużynę do przodu, jeśli chodzi o, myślę, nastawienie psychiczne do spotkania generalnie. No i Lord, ten zawodnik, który w najgorszych momentach każdego spotkania potrafi spiąć się i pokazać tak naprawdę, że Polaków stać na dużo. No i tu już nic nie muszę chyba mówić. Backup. Nasza niezaprzeczalna gwiazda podpisana napisem backup. I Neo. Support. Jest taka niewdzięczna rola tego supporta zawsze. Jest Filip Neo Kubski jako ostatni z naszej piątki. No i przejdźmy teraz. Nie, już chyba mieliśmy przedstawionych zawodników. O, widzicie teraz na ekranie jest i Planet, SK, który będzie walczył w asfalcie o trzecie miejsce. No myślę, że jeśli są chodzi kibice o kibiców, polscy. Tak jest, tam Polacy szaleją na trybunach. Mamy tam dosyć sporą rzeszę fanów. No myślę jednak, że to, co działo się na Seku, nie może po prostu... To... No nie, przecież nie może się równać, no scenę też mają fantastyczną. Właśnie. Ale jest i opis pierwszej mapy, znaczy oczywiście drugiej mapy. Trochę ta przerwa nas tutaj wybiła z rytmu. Druga mapa oczywiście, pierwszą mamy wygraną, przypominam. Jesteśmy już w połowie finału WCG 2011. Nasza polska drużyna wygrała pierwszą mapę. Teraz druga mapa, The Train. I to ona będzie tutaj decydowała o tym, czy Polska zdobędzie już mistrzostwo. Czy jeszcze będzie trzeba czy się będzie pomęczyć. Potrzebna do tego trzecia mapa. Dokładnie. No dzisiaj się zachwycaliśmy z Sevenem jakością tego pucharu, który jest naprawdę piękny. No wygląda zjawiskowo. The Train, no tej mapy chyba jeszcze nie komentowaliśmy, jeśli chodzi o WCG. To jeszcze nie komentowaliśmy, dokładnie, to będzie pierwszy raz. Także będzie bardzo ciekawie. Och, pięknie teraz wyeksponowany ten puchar, ta nagroda dla zwycięzcy. Naprawdę jest na co popatrzeć, jest na czym oko zawiesić. Wygląda niczym puchar Mistrzostw Świata w piłkę nożną. No myślę, że powolutku, krok po kroku będziemy się zbliżać właśnie no, wielkością sceny i kibiców, nawet do tych sportów normalnych. Spójrzmy teraz, zawodnicy SK Gaming na naszych ekranach za sekundkę. Delpan, Forest, Roban, jest i Getrite, jest i Face. No jest tutaj cała śmietanka tak naprawdę światowego Kantera i Polacy. Niezwykle spokojny Neo, widziałeś, on jeszcze siedzi. To co odróżnia tak jakby... nas od, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak bardzo, właśnie mówiłeś o tym, jak Delpan siedzi w monitorze. Właśnie. A Polacy dalej normalnie na wyprostowanych rękach cały czas widzą, co się dzieje. Spokojniutko, luzik pełen. Neo tam jeszcze siedział, nogi wyciągnął, tak jakby, nie wiem, on jeszcze w domu był, przed telewizorem oglądał inne spotkania innych drużyn. No i widzimy, że będziemy mieli jeszcze chyba jakieś reklamy. Oczywiście sponsorów. No nie zapominajmy, że to jest Korea. Tam liczą się sponsorzy, tam liczy się kasa, tam na e-sport wykładane są grube, grube pieniądze. U nas jeszcze to jest w zalążku, jednak miejmy nadzieję, że zbliżymy się do takiego poziomu, jaki jest reprezentowany w no tym... No niestety jakością nie zachwycają w tym momencie. No jakość niestety. No myślałem, że... Spójrzcie Delpana, ten monitor, z Korei będzie to jest Delpan. Ten pierwszy monitor. Tam twarzy nie zobaczycie, tam zobaczycie nie widać tylko twarzy, monitor. Bo on jest schowany w monitorze. Myślę, że jak zrobię jakieś ciepło krystaliczne takie, do których będzie można głowę wsadzić, to on spokojnie tam będzie atakował od razu. A zobaczmy, tutaj mamy, no już nie trzeba ich przedstawiać, to jest Polska, to jest nasza duma narodowa, no i to już nic nie trzeba tutaj więcej mówić. Masz towar eksportowy, no właśnie. Cenę CS-a. Neo jest po prostu, zobacz, on jeszcze w ogóle nie czuje chyba tej presji drugiej mapy, myślę, że tak samo spokojnie podeszli do pierwszej, no i te... Pierwsze ja rundy myślę, że przegrali. To ustawienie pucharu nie jest przypadkowe. Jak możesz zobaczyć, że Polacy mają zdecydowanie bliżej. No stoi po naszej stronie, żeby chyba nie musieli nosić to, po prostu chyba dalej. Chodzi o to, że mamy 1-0 w mapach, dlatego jest bliżej ustawienie. Ale rozpoczynamy już mapę i zobaczmy ustawienie. Polacy już tutaj pod zamek, na korytarza. Oczywiście to są. Pokoje. Gracze SK, przepraszam. Polacy grają w CT. Jak widzicie, Lord Kuben, Taz. Na zamkniętym, bardzo agresywnie tutaj. I teraz prosimy obraz z powa któregoś z graczy, no bo Forest już stracił prawie całe swoje HP, a my nadal patrzymy na to, gdzie tam te pokoje się znajdują i zobaczmy, jest kolejny frag, tym razem dla SK Gaming, no bardzo poobijani zawodnicy ze Szwecji. Miejmy nadzieję, że nasi
reprezentanci wiedzą o tym, że gdzieś tam już poszło info o tym dramatycznym obiciu przeciwnika, no i zaraz po prostu sfragujemy bardzo pewnie swoich przeciwników. Oj, mamy sytuację 4 na 5, jednak zobaczcie, jaką, jeśli policzyć sumę HP, jaką mamy przewagę. Forest, no ledwo zipie tam, musimy go dobić koniecznie, żeby już nie był groźny. Jest pierwszy frag, Pasza, bardzo dobrze. Wow. Jednak kto tam zabija? Delpan chyba zabija Paszę, ciężko tu się czyta teraz. No tak czy inaczej, i bardzo dobrze sobie poradziliśmy. No tutaj zostają tylko 3 przy życiu Szwedów, no i oni mają bardzo mało HP. Niestety ginie nasz zawodnik, ale TAS odrabia te straty. 2 vs 2, no i bardzo mało HP ma Forest, on już praktycznie nie żyje. No TAS teraz nie może się pomylić w tej sytuacji. Spójrzmy, jak to będzie wyglądało z powodu właśnie Foresta. No zbliżają się terroryści do BS-a, już nawet na niego weszli. Tak, już paka jest plancona, to jest dla nas delikatny problem, jednak Forest musi zginąć, on ma za mało HP, żeby coś tu zrobić, jest Foresta frag, coś niezbywałego, TAS czy Forest, teraz Forest bardzo mało HP, TAS 79, paka leży, no, Forest, nie wierzę. Boże! 1 HP Foresta, czy tam kilka, może troszeczkę więcej niż jeden, no ale to nie tłumaczy w ogóle, nie rozumiem, co się stało, ja zostałem po prostu z twarzą w monitorze, wpatrzony w tą akcję, no coś błąd, niezbywałego. Zdecydowanie Forest, błąd Polaków. Forest w pierwszych sekundach tej mapy stracił HP niemal do 10 HP i całą rundę spędził z tyloma HP i jeszcze wygrał. Coś niebywałego. No tak nie można grać, jeśli myśli się o zwycięstwie, o ponownym tytule no najlepszych graczy Counter-Strike'a na świecie. Zobaczmy, no nasi zawodnicy teraz w kolejnej rundzie giną bardzo szybko. No tutaj nie mamy już raczej szans na jakiekolwiek odrobienie strat. Zobaczmy, no tutaj tylko Lord przy życiu. No i kolejna runda najprawdopodobniej padnie na konto SK Gaming. No niestety tak to wyglądają rundy Eko. No rzezie straszne na tym poziomie. No ale poczekajmy, bo ja wierzę, że Polacy na fullu odmienią zupełnie obraz tej gry. Będzie to w tym momencie jednostronna gra dla Polaków. No miejmy nadzieję, że tak jak Szwedzi wypracowali sobie przewagę na pierwszej mapie, tak teraz my może pokażmy, że potrafimy nie tylko odrabiać straty, ale również... Ale Lord bardzo tutaj mądrze na plecach i ma AK, no niestety nie uda mu się uciec. No to nasze rozmyślanie zostało tutaj szybko przerwane tą świetną akcją, szkoda tylko, że nie zakończyła się tutaj jakimś większym powodzeniem. Zobaczmy, no szaleją trybuny w Korei, miasto Pusan żyje dzisiaj, no pełnią życia, tam wszyscy spotkali się z rodzinami po to, by właśnie popatrzeć na tą świetną porcję Countera. Spójrzmy, już na odnodze jest ustawiony jeden z naszych zawodników, niestety Pasza stracił bardzo dużo HP, no i spójrzmy, czy terroryści... Ale Gatorade bardzo dobrze, Neo! Fraguje bardzo groźnego przeciwnika, teraz jest szansa to wyprowadzić, ale Neo zostaje już tylko z małą ilością HP. Niech zagra tak jak Forest zagrał w pierwszej rundzie. Niech udowodni, że Neo też z 0 HP potrafi wygrać całą rundę. No już nieraz nam udowodnił, właśnie, że Neo 1 HP, przypomniałem sobie ten filmik właśnie, wow. Dokładnie, ale wróćmy tutaj do gry, bo tu jest teraz najważniejsze rzeczy, dzieją się tutaj dla nas. WCG 2011, druga mapa finału, gdzie jesteśmy już o krok od zwycięstwa. Na razie 2-0 dla SK. Ale jest przewaga dla nas, jest 5-4, jeśli chodzi o zasoby ilościowe na mapie. No ja tylko mam nadzieję, że tutaj nie stracą Polacy wiary w siebie po tym, co się dzieje. Na pierwszej mapie szybko podnieśli się z tych kilku przegranych rund, a teraz no nie jest tak źle. W sumie mamy teraz fulla, no i ale Pasza, niestety ginie Pasza. Przez Face'a. Niestety wyrównują tę szansę, ale Face ma tyle HP prawie co Neo. Mógłby teraz Neo mu posłać jedną jakąś kulkę kończącą. I Delpan traci HP niesamowicie. Wow, jest frag na Delpanie! No brawa dla Neo. Szkoda tylko, że zaraz później zginął. No i ginie również Kuben. Bardzo dobra postawa Foresta. Sytuacja 3 vs 2, 2 vs 1. I zobaczmy, ta zginie. No niestety Forest bohaterem, niezaprzeczalnym bohaterem tej rundy. 3 niesamowite fragi. Szkoda Filipa w tej rundzie. Filip bardzo ładny frag, jednak później Forest zakończył tą męczarnię, może powiedzieć, no, on miał bardzo mało HP i dobił go po prostu bezlitośnie. No muszę zwrócić uwagę tutaj również na napoje, które tam są. Tam mają wodę, my mieliśmy kapi, także tutaj zdecydowanie na plus, jeśli chodzi o polską organizację. Spójrzmy teraz, kolejna runda. 3-0 dla SK Gaming niestety, no... Nie dzieje się dobrze, po raz kolejny źle rozpoczynamy mapę, no i przypomnę, że tutaj jesteśmy niestety po łatwiejszej stronie, tutaj nie będzie tak łatwo tego odrobić w drugiej połowie. Ale dokładnie, tutaj problem było to, że
no zaczęliśmy teraz z przegraną pistoletówką, mieliśmy problemy finansowe, no i teraz to jest odbiciem tego. Zobaczcie, jak Polacy starają się wejść na plecy od łącznika, no Face tutaj, ale Face o tym wie niestety, no i Polacy teraz w bardzo ciężkiej sytuacji, oni nie przeskanują go przez tą ścianę, oni nie wyjdą stamtąd, oni nie mają granatów, on jest teraz na besie, on jest teraz panem, oni muszą pomyśleć, jak teraz go obejść, jak jeszcze raz go zasiąść, ale chyba nie ma na to czasu, bo tutaj już bombsite jest okupowany, zaraz będą rozstawieni gracze SK po całym bombsite, no i Taz i Kuben raczej bez szans, wyjdą po prostu po to, żeby zginąć. One się tak w linii ustawiają, może to na jakiegoś ładnego double killa liczyli, no tutaj paka niestety, może stety nawet wybuchła, bo nie dało to jakiejś pieniężnej rekompensaty zawodnikom ze Szwecji. Widzimy teraz no, skupieni zawodnicy z Polski, widzimy, że Kuben już na pewno obmyślał taktykę na kolejną rundę. No i co zagrają Polacy, bo w końcu musimy dojść do jakichś wniosków, no musimy zacząć wygrywać te rundy. Tak, ale to najważniejsze jest to, żeby Polacy kupili właśnie teraz, mają już M4, no muszą przełamać się jedną z rund na tych fullów, bo to będzie problem. I Delpan niestety zabija Neo, no to będzie duża strata dla Polaków, jednak Getrite mało HP, miejmy nadzieję, że on zaraz tutaj również padnie i będzie sytuacja 4-4, z której Polacy wyjdą zwycięsko. No, mogliby Polacy w końcu wyłączyć ten tryb takiego odrabiania strat i wywoływania wielkich emocji na polskich kibicach, bo ja się boję, że szpitale po prostu nie pomieszczą tych już z zawałami, którzy będą po prostu sprzed komputerów od razu potrzebowali pomocy, ale jest, ale Jarek, Pasza, dwa nice! Flagi Jarka, no niestety Pasza teraz... Ale jeszcze Lord, no i zobaczmy 2v2, ale bardzo mało HP ma Getrite. Ogromna szansa teraz przed Polakami, Taz i Kuben ponownie, ostatni przeciw, jednak teraz już tylko dwóch graczy SK, no i niestety Getrite zabija, no i jeden mamy versus jeden. Kuben kontra Face paka na plecach, Kuben z AWP, czy uda się temu zawodnikowi wygrać tą rundę, no pierwsza runda, teraz musi Kuben jak najbardziej się skupić, to AWP jest śmiercionośną bronią, jednak pod warunkiem, że trafimy w przeciwnika. Bardzo pewnie czeka Jestem Kuben. Ciekaw, gdzie jest Face pod wagonem, idzie nam, Boże, no, co niestety. Za niestety frag Face'a, no szkoda wielka, była ogromna szansa na to, żeby wygrać pierwszą rundę, a Kuben obgryza paznokcie, no nie dziwne, no to była szansa dla nas. No jednak będziemy Nowy jeszcze frysk musieli. Kubana, nie wiem, czy zauważyłeś. Nie zauważyłem. Będziemy musieli z tym jeszcze poczekać. Polacy znowu zmuszeni do grania eko. No i 5-0 na licznikach. Niestety 5 po stronie SK, 0 po stronie drużyny z Polski. Chciałem trochę wyluzować atmosferę tym żarcikiem sytuacyjnym. Tak czy inaczej. Czekamy na to, żeby Polacy spieli się w sobie. No i mamy pierwszy frag w szóstej rundzie. No chcąc, nie chcąc. To spotkanie, no tworzy się historia w tym momencie, kilka, no to są tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy oglądanych materiałów z poprzednich WCG, w tym momencie myślę będzie tak samo, no i zobaczmy, niestety giną nasi zawodnicy, chcielibyśmy na pewno, żeby zapamiętali nas ludzie jako wygranych, a nie przegranych, no Polacy muszą zacząć grać. No niestety taka jest prawidłowość, że ludzie zapamiętują tylko wygranych. No, o przegranych nikt nie pamięta, także to nie ma w ogóle dwóch zdań. Polacy muszą dociągnąć tą mapę, wyciągnąć ją jakoś na swoją korzyść. No, na razie musimy się skupić, aby wygrać no, teraz eko, więc a nie, przepraszam, tutaj jest MK w rękach Kubena, więc muszą mieć M4 i jego towarzysze, tak jest, są napisy M4. Jest, więc jest jeden, drugi frag prawie padł na nasze konto, będzie bardzo, bardzo dobrze w tym momencie. Dla Polaków, szkoda tylko, że Taz zginął, no i teraz wyrównana walka, 4 versus 4, Forest no ma tam znikomą ilość HP. Któryś raz, to jest wielki problem, gdyż ten zawodnik jest bardzo groźny i zobacz, znowu Forest fraguje z 0 HP, no to jest straszne, po prostu jest straszne, nie mamy szczęścia do tego zawodnika, nie możemy go dobić raz a porządnie i on znowu fraguje na tylu HP, no to jest niesamowite, no i Kuben kontra dwóch przeciwników, ale bardzo mało HP Kubena i znowu AWP, Getrite full HP, chyba nic z tego nie będzie, no jednak wierzmy, że ten zawodnik, no nie, jest bardzo mądra decyzja, wycofuje się z tym AWP, no będzie może wyczekiwał, żeby ktoś tu jeszcze przyszedł, ale... Tak czy inaczej, gdyby nie ten stół, to ręce opadłyby mi do samej podłogi. Ale bardzo teraz się popisał refleksem Kuben. No tak się nie powinno grać w finale WCG. Tak mi się wydaje, że Polacy no, muszą dojść do jakichś wniosków, muszą przeprowadzić poważną dyskusję na ten temat, no i zacząć
wprowadzać zmiany w swojej grze, bo widzimy, że to, co przygotowali sobie Polacy, to, co konsekwentnie wprowadzają teraz w życie, no to po prostu nie wychodzi, nie skutkuje kolejnymi rundami na nasze konto. No niestety, tak jak mówisz, strona TT i 7-0 dla SK, ta mapa nie wygląda na razie, nie nastraja nas optymizmem, ale tu już zobaczcie, wejście SK od odnogi i Filip Neokupski, teraz to może być jego akcja, trzy fragi, czy będą, jest jeden, drugi, yes. Nie ma niestety, to był face, jeden. Pośpieszyłem się trochę, no i tylko jeden frag Neo. Zaraz jednak jego towarzysze już podchodzą na odnogę, jest i Pasza, tam chyba TAS od BS-a. Ale Delpan tu bardzo niebezpiecznie wszedł na pociąg i on będzie tu bardzo groźnie. Pasza fraguje, więc zasie jest i frag Delpana za WP. O tym właśnie mówiłeś przed sekundką. Delpan tutaj no, był za dobrze ustawiony, tak to można powiedzieć, w stosunku dla Polaków. No i tylko dwóch naszych przy życiu na trzech przeciwników ze Szwecji. No Wiktor dostał tutaj teraz bardzo szybko, dużą ilość HP stracił. Zobaczmy, nie trafia teraz jeszcze Kuben. No niezwykle kosztowny błąd naszego zawodnika. Paka plantowana, jeszcze Delpan, nice! Kubena, ale Kuben już 0 HP. I teraz bardzo, bardzo ciężka runda dla Kubena, ale zobaczmy, Paka leży. Roban już na szóstce ustawiony, tam chyba, nie wiem, czy to Roban był na gnieździe, chyba nie. No teraz tego nie zobaczymy, tutaj niestety nie możemy sobie zmieniać kamer. Zobaczmy, Kuben jest już na odnodze i zbliża się do... Nie, już chyba nie będzie odbijał. Myślałem przez pewien czas, że będzie próbował jakoś tutaj wszystko postawić na jedną kartę. Nie zdecydował się jednak na to i jeszcze zginął, nie zachował snajperki. No widać teraz radość w oczach chłopaków ze SK Gaming. Co dzieje się z naszą drużyną, Seven? Co dzieje się z naszą drużyną? Problemy finansowe ewidentnie. Co runda przegrana. Nie mogą się skupić na to. Nie mogą, nie dają rady po prostu na fullu. I wtedy to powoduje to, że są zmuszeni do oszczędzania, do grania eko i kolejne. I to jest po prostu efekt kuli śniegowej, tak? Przegrywają full, dalej następnie przegrywają eko i dalej ciągnie to za sobą dalsze porażki. Jednak zobaczmy, no bo taka dalej lawina, teraz... można powiedzieć, tych wszystkich sprzeciwieństw losu. Tylko Wiktor przy życiu, mimo tego, że mieliśmy tutaj Famasy w swoich dłoniach, no i nie, tak nie może to wyglądać. 9-0, no i... Ja w tym momencie myślę, że z tego będzie się już niezwykle ciężko podnieść. No ale przypomnijmy może w tym momencie pierwszą mapę Dust, no, tam przegrywaliśmy 8 czy 9-0 też? 8 chyba i no podnieśliśmy się z tego, ale byliśmy po tej cięższej stronie. Tutaj nie myślę, no, żeby po stronie Terror było po prostu łatwo odrobić tak wielkie straty, bo straty są naprawdę duże. No zobaczmy, jest tak czy inaczej kolejna runda. Zawodnicy z SK Gaming mają bronię, nasi... A zawodnicy tych broni chyba nie mają, tak jest, no USP tylko i Deagle w rękach Polaków, także no tutaj nie nastrajałbym się jakoś bardzo pozytywnie na kolejną rundę. Wygląda na to, niestety wygląda na to, że 10. runda padnie łupem SK Gaming, chociaż to będzie bardzo, bardzo ciężko na tej mapie, no pff, jeszcze jest mapa decydująca, ale tutaj musimy poczekać, aż któryś z zawodników polskiej drużyny, z drużyny ESC, popisze się jakimś wyczynem niemalże heroicznym, no ale na razie Polacy, tylko Polacy giną w tej rundzie. No mimo wszystko, zgodnie ze słowami piosenki, wszystko się może zdarzyć, nadal powinniśmy wierzyć w Polaków, wierzyć w to, że mimo tak dużej przewagi naszych oponentów uda nam się wyciągnąć, wydostać z tej takiej dramatycznej sytuacji, no tak to trzeba nazwać. Teraz jeszcze Lord zabiera broń przeciwnikowi, ale to nic nie dało. Ginie zaraz później Mariusz i mamy rundę, kolejną rundę dla SK Gaming. No w tym momencie widać, że Polacy już są załamani tą sytuacją. Myślę, że psychicznie jesteśmy na bardzo niskim poziomie. No i tak naprawdę ciężko jest mi powiedzieć, co nasi zawodnicy zrobią w kolejnej rundzie. No to jest chwila prawdy tak naprawdę, jeśli chcą się obudzić, jeśli chcą mieć jakiekolwiek szanse, czy tutaj... Bardzo dobrze, TAS! I to jest moment! To jest moment na przebudzenie, jest i Kuben frag! No teraz to musi być koniecznie nasza runda, ale tutaj Face niestety szykuje nam, krzyżuje nam plany co nieco. No proszę, wygrajmy tą rundę wreszcie. To jest ostatni dzwonek. Jeśli chcemy wygrać, musimy te 5 kolejnych rund zapisać na naszą stronę, zdecydowanie, bo strona Tero, strona trudniejsza, więc 10-5 to musi tak skończyć, ale na razie wygląda to bardzo dobrze dla nas. Face bardzo mało HP, dwóch, ale tutaj co się dzieje, Roban zabija Paszę, nawet nie wiadomo gdzie, Neo ginie od Foresta, no niedobrze się dzieje.
Nie do Oj, wiary, że tak szybko strasznie. Odrabiają straty zawodnicy ze Szwecji, ale wiesz co ja myślę? Myślę, że zgodnie ze słowami komentatora z FIFA, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i tak jak zobaczmy, Face'owi zostało znowu kilka HP, kilka rund wcześniej te kilka punktów życia zostawało Forrestowi, no i tak naprawdę to odbija się strasznie na Polakach. Ale poczekaj, jest Tas na dwóch, Tas jest w stanie to wygrać. Ja wierzę w tego zawodnika, ale tu bardzo sprytnie schowany, ale Stas jest Stas, Wiktor, jeden versus jeden! Paka leży, czy zdefuje, będzie teraz wykoł, tu musi odejść Forrest, o nie, ja już chciałem krzyczeć, ja już po prostu byłem cały spięty, moje mięśnie chciały już wstać, chciały krzyczeć, że Wiktor zrobił to, co do niego należało, ale niestety, no 11-0. Powiem tak, na takim poziomie rzadko spotyka się po prostu tak słabe mecze w wykonaniu jednej ze stron. No tutaj wygląda to tak, jakby, nie wiem, ESC Gaming podejmowało wariatów z Brzęczyszczykiewicz, a nie SK Gaming ESC. No nie może to tak wyglądać po prostu. To nie jest ten poziom. Force, no ale niestety nie mamy szczęścia, jeśli chodzi o dobijanie. Ale granat niesamowity Getrajta. Złapał go strasznie Tas. No i chyba ta runda, ta mapa niestety padnie łupem kolegów z Finlandii. No niestety Szwedzi tutaj mają ogromną przewagę. No w tym momencie już tak duża... To jest ze Szwecji, Boże. Tak duża przewaga pieniężna, że my się nie wyciągniemy z tego do końca tej połowy na pewno. Finlandia to co innego. Bez szans. Załamany system pieniężny Polaków. No o tym kiedyś była mowa w jednym z wywiadów. Nie z wywiadów. I granie z Lukiem chyba tam. Luk mówił o tym właśnie systemie pieniężnym w 1.6. No i widzimy, że już chyba nasi zawodnicy poddali się. Myślę, że już po prostu przyjęli do siebie, że ta połowa mapy jest przegrana i to zdecydowanie przegrana. Tak jest, no taka przewaga, no jeszcze tego nie widzieliśmy w tej grze. Oczywiście w tym finale, na poprzedniej mapie tego nie było widać. Polacy świetnie odrobili. Tutaj zupełnie inne oblicze drużyny SK, zupełnie inna gra. Bardzo dobra kontrola mapy, no nie dają sobie wyrwać, nie giną, nawet z bardzo niewielką ilością HP zostają przeciwnicy i nie giną całą rundę. Bardzo mądra, rozsądna gra, wiedzą, że teraz, jeśli chcą wygrać ten finał, muszą wygrać tego traina. Muszą wygrać traina lub po prostu zostawić sobie siły na tą trzecią, ostatnią mapę. A mówię o SK. A, chyba, no właśnie, SK jest teraz, no myślę, że na fali, no 12-0, tutaj już oni wiedzą, że ciężko będzie Polakom podnieść się pod czymś takim. No i zobaczmy, trzech zawodników z Polski jeszcze przy życiu, a po drugiej stronie czterech zawodników. Mamy szansę, ale będzie bardzo ciężko, ale Kuben zabija, Delpan zabija kolejnego ze Szwedów, swojego zawodnika i jest frag dla Kubena. Potrzebujemy chociaż jednej rundy, no nie możemy, jeśli chcemy pograć w ogóle w następnej ćwiartce, musimy zdobyć jakiś zapas. Nice. Jest i Kuben, brawo dla Kubena, no honorowa runda chociaż teraz po stronie Tero, no brawo Kuben. Wow. W końcu zdobyliśmy jedną rundę, co nie jest oczywiście żadnym powodem do radości. Myślę, że tutaj nadal... To nagroda pocieszenia. Tak, dokładnie. Takie cukierki w familiadzie. Po prostu tutaj nic wielkiego się na razie nie stało. No tak czy inaczej, przenieśmy się do kolejnej rundy. Dobra, zobaczmy. 12-1, kolejna runda już no, w samym środku, szkoda tylko, że zostało dwóch naszych zawodników. Dobrze, że Neo teraz sfragował, no i sytuacja 2 versus 2, tylko Pasza niestety został, Neo zginął i to w tym momencie, gdy już zaczynałem się powoli cieszyć, Pasza sam. 13-1, niesamowita wręcz dominacja. Coś strasznego. Nie wiem, czy zauważyłeś ten subtelny moment, w którym zamilknąłem. Ja po prostu przestraszyłem się tego, co stanie się w drugiej połowie, bo tutaj mamy 13-1. Nie wiem, czy tutaj szansa na drugą połowę. No, ja to tylko już liczę. Jestem ciekaw, jaka będzie trzecia mapa. Nie widziałem tej informacji o Healthy, chyba nadal jest jeszcze niezdecydowana. Tu bije nas może. Może Tuscan. Myślę, że Tuscana byłoby fajnie zobaczyć. Myślę, że chyba tutaj najlepszą mapą na
Na Jeśli dogrywkę. chodzi o Decider, to byłby The Nuke. O, chyba, Dwie że Nuke, tak. niesamowite drużyny na tej mapie i okazałoby się, kto zostanie najlepszą drużyną 2011 roku. No właśnie, zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie trzecia mapa, ale na razie skupmy się na tej, która jeszcze trwa, choć ja myślę, że tutaj najrozsądniejszym byłoby rozwiązaniem napisać GG i poprosić o po prostu zmianę już mapy, bo szanse są nikłe, jak w ogóle jakiekolwiek jeszcze istnieją. No, kolejna runda i jest na razie remis 3-3. Walczą Polacy jeszcze o każdy punkt, czyli nie poddają się, ta polska mentalność nie pozwala im poddać się w tym spotkaniu. Wiedzą, że jeszcze może coś im się uda, no ale... O, Tuskan jest napisany, dziękujemy za informację. Tuskan. Tak, więc nie zobaczymy tego Nuka, będzie to Tuskan. No, Kuben jest tutaj sławnym Dormenem, więc on tam może coś powalczy na tym Tuskanie, ale jeszcze nie przechodźmy do Tuskana, skoro mamy jeszcze Detraina, no ale tutaj Forest, Lord bardzo wow, dobrze Lord, dwa fragi, nice! No i Forest samotny, ale on już bardzo, bardzo dobra dyspozycja tego zawodnika Foresta na tej mapie na razie robi nam niesamowite spustoszenie w serkach. I Forest, zobaczcie, jaka głowa, no jeden i Forest na Lord. Jeden. Kto będzie lepszy tutaj, Lord? No Lord chyba teraz w lepszej sytuacji, ale nieźle się mądrze, ustawił. Dwie sekundy, zobacz jak zagrał na czas teraz. Jest, runda dla nas, nice! No świetnie, niestety zginął, Lord, ale runda dla Lord, nas. Doświadczenie, zagrał mądrze na czas, no ale 13-2, to pozwala nam jeszcze mieć jakieś bardzo, bardzo małe nadzieje na to, że ta mapa jeszcze może pójść na naszą stronę, no ale to okaże się tak naprawdę w pistoletówce. Pistoletówka będzie tutaj bardzo, bardzo kluczowa. Znaczy myślę, że powinniśmy się cieszyć nawet z tych dwóch rund, bo w pewnym momencie myślałem, że nawet tego nie uda się urwać, jakoś wyskrobać przeciwnikom. No mamy 13-2, przenosimy się na drugą stronę. Myślę, że powinniśmy po prostu szybko zapomnieć o tej jednej połowie i od początku, jakoś od zera zacząć i starać się jakoś to wyciągnąć. No Face tutaj pokazał swoim zachowaniem spoko, tak? On się nie przejmuje, on tutaj ma no, wielką przewagę i praktycznie jest pewien tego, że ta mapa będzie jego wygraną mapą. Tak, dobrze powiedziałeś, jest jedna rzecz, której się obawiam w tym momencie. Skoro SK tak łatwo, z dominacją wręcz ogromną wygrywa tego Traina, przejdziemy na następną mapę, będą się bardzo, bardzo swobodnie czuli na Tuskanie. To jest też, Polacy jest już słabe. dawno, te pół godziny myślę trochę ich wybiło z rytmu, już dawno zapomnieli o tym, jak dobrze poradzili sobie na Daście. Teraz zupełnie inne oblicze gry. SK wygrywa bardzo łatwo drugą mapę, no zaryzykujmy to stwierdzenie, prawda? Zobaczymy jeszcze, jak pistoletówkę rozegrają to Polacy, ale jeśli pistoletówka będzie przegrana, można już powiedzieć, że ta mapa The Train idzie na konto SK. Tak, no to na pewno będzie konto SK wtedy. Terroryści wybiegają, a na gnieździe jest jeden z zawodników, antyterrorist, i on właśnie ginie. Może niepotrzebnie schodził. Kolejny frag dla naszego zawodnika. No fenomenalnie Lord zagrał w tej pistoletówce. Zobaczmy, jeszcze próbował na perony Lord wbiec i wyładować jakieś głowy na swoich przeciwnikach. No ale nie udało się to. Zobaczmy, Delpan odbija od respa i co będzie działo się w dalszej części tej rundy? Został tylko Face przy życiu. No i niesamowicie się układał dla nas na razie. O, Face! Oh my god! Naszym zawodnikom, oby nie zabił Taza, dobrze Taz. No i mamy tą pierwszą rundę pistoletową, ale tu jakieś nieporozumienie chyba w szeregach. Coś sobie wyjaśniają Face z Forestem. No brawo, brawo, to jest bardzo ważna runda, jeśli chcemy jeszcze coś tutaj pokazać w tej mapie. Ale bardzo ładna, agresywna postawa zawodników, bardzo dobre rozpoczęcie Lorda. Zaskoczyła. Lord i Face, bardzo ładne głowy w tej rundzie. Tak, no tak jak powiedziałeś, bardzo dobrze nasi rozpoczęli, teraz Lord już... Lord niesamowicie, dwa fragi na otwarcie, chociaż to jest runda eko, może za bardzo się ekscytuje, ale tutaj poczułem, że Polska jeszcze odżyje. Poczułeś moc w tym momencie, szkoda tylko, że naszych zawodników trzech zostało i jeszcze dwóch obrońców, a to my mamy fulla w tej sytuacji. Trochę taki potop szwedzki nam zrobili w poprzedniej ćwiartce. Teraz my musimy bronić Częstochowy. Tak, teraz my musimy tutaj wziąć z wiaderka i po prostu ten potop szybko wysuszyć. Zobaczmy. To na razie się udaje. Mamy kolejną rundę w tej drugiej połowie mapy na naszą korzyść. No i polscy kibice odżyli. Zobaczmy, jak tam flagi z nasz polskim orzełkiem. Zawodnik. Polski orzełek tam lata, tam wznosi się w powietrzu. No i miejmy nadzieję, że to pomoże Polakom wygrać tą mapę i no i całe spotkanie. Ja powiem tak, skreśliliśmy szybko naszych zawodników, ale zobaczmy, co oni robią. Odrabiają straty, no teraz te granaty były na pewno troszeczkę
niefortunne dla nas, no ale mamy nadal przewagę jednego zawodnika, dwóch zawodników już w tym momencie. Och, fantastycznie się czułem na otwartym bombsite polscy zawodnicy, no ale nie zapominajmy o tym, że to jest dopiero, że to były dopiero dwie rundy eko. Teraz tak naprawdę wszystko się wyjaśni. Polacy, myślę, są w stanie dociągnąć nawet do 14-0, czy też 15-0, jednak będzie to bardzo, bardzo karkołomne zadanie. No. Cieszyłbym się teraz, gdyby to spotkanie zakończyło się w dwóch mapach i wtedy Taz by powiedział, no ale przecież my wypuściliśmy ich tylko, żeby po prostu spotkanie było ciekawsze. No to by było na pewno miłe, ciekawe jak będzie w rzeczywistości. Getright odrabia straty, które na początku rundy no, mieli chłopaki ze Szwecji, teraz niestety Getright wybrała kolejnego fraga. Zobacz, Getright ile jak mało HP Neo, bardzo przytomny granat pod ściankę dobijającego Getrighta, dostał info, że Getright ma bardzo mało HP, bardzo dobry granat, no ale mamy teraz sytuację 3 na 3, z czego Neo jest półżywy, no i tutaj tutaj chyba będą duże, ogromne problemy z wygraniem już tej rundy, ale zobaczmy, zobaczmy, jest jeszcze nasza gwiazda Filip, jest jeszcze Lord, tak dobrze dysponowany po tej stronie z AK. O, niestety, wow. Delpan, co zrobił tutaj z Lordem? No i mamy... Co to zamilkłem. Koniec świata. Po prostu ja nie rozumiem tego, jak na tak mały dystans można dać się zabić ze snajperki przeciwnikowi. No, różne rzeczy się zdarzają. Może brak koncentracji w szeregach polskiej drużyny zadziałał w tym momencie. No myślę, że tutaj na razie bardzo, bardzo słaby mecz Polaków w tej drugiej mapie. Pierwsza mapa, no odrobiliśmy bardzo fajnie te straty, no nie udało się na drugiej mapie. 5 rund to jest za mało, żeby wygrać tak szybko spotkanie. No i najprawdopodobniej zobaczymy tu Skana. Myślę, że tam dopiero może być ciekawie, tam będzie jeszcze sporo nas czekało fenomenalnych akcji, tak czy inaczej, no zobaczmy, nasi zawodnicy są już na pokojach, są już pod bombsidem zamkniętym, ale face! Będzie tutaj miał co nieco do pokazania, jednak Pasza uspokaja go co nieco, ale ta runda i tak, pomimo tego, że face zginął, pochłonęła za dużo ofiar w naszych szeregach i w tym momencie będzie to 15 runda, myślę dla Stronęska, chociaż mamy położoną pakę, jest nieco światełka w tunelu. Pasza i Lord i Kuben muszą to obronić, jeśli chcą wygrać. No ale Getright, tu niesamowita głowa. Mamy 17 sekund jeszcze wytrzymać. Czy on wytrzyma? Nie wytrzyma. Na pewno to zdążył rozbroić. Już nikogo nie ma, kto by mógł obronić tą bombę. Mają defy, więc tutaj nie można mówić o tym, że Polska ma szansę wygrać tą rundę. No mogliśmy liczyć na to jedynie, że nie wiem, myszka sama podskoczy zawodnikowi, ale takie rzeczy zależy tylko w filmach i to słabych. Zobaczmy, ale już... Myślę, że ta mapa spisana na straty, po prostu Pasza bardzo zdenerwowany, poprawił sobie tylko rękawki, wie, no, myślę, że będzie tutaj ciężko. Po tej mapie, bo to już jest mapa SK, Polacy będą mieli bardzo, bardzo dużo do wyjaśnienia sobie w tej przerwie pomiędzy trzecią decydującą mapą wielkiego finału WCG 2011. Przypomnijmy, pierwsza mapa The Dust wygrana przez Polaków, teraz zapowiada się na to, że SK, no niestety na to wygląda, wygra mapę drugą, The Traina. I zobaczymy ostatnią mapę, The Tuscan, który zdecyduje o tym, kto jest mistrzem WCG 2011. Pamiętajmy o tym również, że mamy tutaj więcej polskich bohaterów w Korei. Mamy również drużynę Gameburg, która jest w finale LoL'a, która zmierzy się po tym finale CS'a. I StarCrafta chyba jeszcze tam będzie. Jakoś i StarCraft jest jeszcze tak, ale w StarCrafta niestety nie mamy żadnego reprezentanta w finale. Ponadto mamy w finale Homera. Homera mamy w finale FIFA i Planeta mamy, który walczy dzielnie o trzecie miejsce w grze Asphalt 6. No zobaczmy tutaj już. Tak jak mówiliśmy, Lord, no jeszcze zawalczył. Zobaczmy dwie głowy Lorda, ale 16-5. Kończy się druga mapa tego finałowego spotkania. 1-1 w ostatecznym rozrachunku. Seven, no ja jestem załamany po tej drugiej mapie. Szczerze mówiąc, liczyłem na całkiem inny rozwój wydarzeń. Myślisz, że podniosą się nasi i trzecia mapka będzie tą dobrą dla nas? Ja mam nadzieję tylko, że szybko wybiją sobie tą mapę z myśli. Widać, że są strasznie zdenerwowani. Na razie nie chcą, są strasznie wkurzeni, nie chcą ze sobą rozmawiać. No mam nadzieję, że zapomną o tym, co się działo na trenie, bo nie można trzymać negatywnych emocji, jeśli chce się wygrywać
mapy. Trzeba podejść z czystym umysłem. I wrócimy do Was zaraz na Tuskana. Zobaczymy, ile potrwa przerwa. Jeśli będzie tylko chwileczkę, zaraz wrócimy. Jeśli dłużej, będziecie musieli poczekać. Witajcie, mamy już dla Was trzecią mapę. Szybko żyjemy, żyjemy, nie śpimy, bo tutaj widzę, że macie komentarze, że idziecie spać. I bardzo widzę, że jesteście pozytywnie nastawieni do trzeciej mapy, którą będzie Tuskan. Dobra, przechodzimy szybko do Tuskana. I już mam nadzieję, że mamy obraz z gry. I jako pierwszy bardzo, bardzo bity Tas, no może nie bardzo, ale prawie pół HP stracił Wiktor. No nie możemy słabo rozpocząć tej mapy, bo już mamy na pewno psychiczną troszeczkę załamkę po tym, co się stało na trainie. Zobaczmy, no strzela się Tas z tym Szwedem, tam jednak nie ginie ani jeden, ani drugi. Zobaczmy, wybiegają kotkiem nasi na bombsite pierwszy. No zobaczmy, jest to wyjście i jest frag dla Neo. Bardzo dobrze to wygląda dla nas. Drugi frag dla Polaków. No i tylko Forest przy życiu, żeby tylko nie dali się nasi zaskoczyć. Forest nie zabija żadnego z naszych zawodników. Zostaje teraz sam. No i zobaczmy, parę HP tylko na jego koncie. I bardzo ładna runda w naszym wykonaniu i odżywają nadzieję. Chłopaki do boju teraz, to musi być ten moment. To musi być moment, w którym uwierzymy. To musi być moment, w którym SK coś się pokłóci, coś się zepsuje. O Jezus! Widzimy właśnie na naszych ekranach człowieka w kominiarce. Nie wiem, co się tam dzieje. Może on jest po prostu antyterrorystą i przyszedł na chwilę popatrzeć. Terrorystą. Co tam za chwilę będzie się działo? No i zobaczmy. Kolejna runda. Pierwsze oczko na naszym koncie i to właśnie my lepiej rozpoczęliśmy tą mapę. Spójrzmy teraz, co będzie działo się dalej. No miejmy nadzieję, że Polacy przećwiczyli tą mapę tego Tuskana, bo macie sporo komentarzy odnośnie tej mapy. Pytaliście nawet, czy wygraliśmy kiedyś z kimś dobrym na tej mapie. No jeśli nie wygraliśmy z kimś dobrym, jeśli tak twierdzicie, to teraz wygramy z SK finał WCG 2011, zaryzykuję to stwierdzenie. No jeśli nie, tak? To jeśli nie, to będzie nie szkoda, dostajesz pensji. Na następne ci... Dobra, no zobaczmy, bardzo, bardzo daleko Forest już skrócił. No i to nie jest dla nas dobra informacja, bo za sekundkę Forest może wejść naszym zawodnikom na plecy. Spójrzmy teraz jednak, no obici są już... Ale wyczekali go bardzo rozsądnie teraz tego Foresta, przepraszam, ci wchodzę w słowo. I jest dobrze, mamy trzy fragi, został już tylko Roban. O Jezus, co on zrobił z tym Kubenem? No na szczęście nic groźnego z tego nie wyniknęło, tylko jedna broń stracona. I gramy, ciągniemy to dalej, panowie, nie pozwalamy im odrobić tych na razie dwóch rund. Dwóch na razie, ale spokojnie, nasi zawodnicy działają cały czas. No i mam nadzieję, że za sekundkę kolejne oczka wpadną na nasze konto. Spójrzmy teraz, rozpoczyna się kolejna runda i zobaczmy, zawodnicy z SK Gaming, no nie mają jeszcze broni, także możemy spodziewać się zaraz trójki tutaj przy nazwie ESC. No miejmy nadzieję, że Polacy zapomnieli już o tamtym fatalnym występie na trainie, ale jak widziałem na naradzie, bardzo, bardzo wyluzowani, nie było żadnej spinki, także chyba uznali to za wypadek przy pracy i tu już atak mamy środkiem. Kto wygra z tego? Oj, tutaj już padł jeden z naszych zawodników. Niedobrze. Forest, bardzo ładna głowa z Digla. No i Getraj, co tu się dzieje? To nie wygląda najlepiej. Pięciu, co tu się dzieje? Eko chyba będzie przegrane przez Polaków. I świetnie na razie Kuben. Bardzo ładny! Oh my god! Trzy fragi! Polacy nice, muszą to wygrać. Niestety Delpan i chyba teraz pasza na dwóch zawodników. Bardzo ładnie pasza. Jeden frag, jeden versus jeden, no i zobaczmy, co się teraz stanie. Face ma na razie Digla w swoich dłoniach, ale za sekundkę najprawdopodobniej tak jest, podniósł już AK. No i zobaczmy, jest frag dla Face'a. Niestety. Zgasłem, zawodnicy z SK Gaming pokazują przysłowiową fujarkę, taką z nosa chłopakom z Polski. No, śmieją się troszeczkę z nas. Teraz myślę, że powinniśmy... To, co się stało wziąć teraz się w garść. Na środku, jest po prostu nie do opisania. Było tragiczne. Kuben jeszcze starał się to naprawić, jednak zabrakło nam już, nie wiem, czy nazwać to szczęścia, czy skilla, no bo tutaj to był błąd ewidentnie na środku. Zabrakło nam chyba po prostu jakiegoś ustawienia, zabrakło... Zimnej krwi, nie wiem. Ja nie rozumiem tego, co się stało w tym momencie.
Ja po prostu jestem zażenowany tą sytuacją. Myślę, że nie mogę, że mogę zaryzykować to stwierdzenie spokojnie. A na ekranach nasi koreańscy odpowiednicy, ten pan po prawo, ten łysy pan, on komentuje już WCG od 6 czy jak nie 7 lat. A ta pani obok bardzo krzyczała tam chyba, nie zazdroszczy temu naszemu koledze. A zobaczmy, oj, Neo teraz, Taza tutaj, nie, no niestety. Nie najlepiej. No i kolejna, tragicznie kolejna to wyszło. Runda. Nie wiem, czy my mieliśmy fura teraz, co 2-2. Zwróciłeś uwagę może na to, czy mieliśmy fura? Nie, raczej fura? Nie. No także tutaj myślę, że no, mieli nasi zawodnicy w głowach to, że tą rundę mogą przegrać. O, mamy tutaj antyterrorystę teraz na naszych ekranach. Zamachał antyterrorysta. Miejmy nadzieję, że nie będzie tam potrzebny, że na hali nie będzie żadnej zadymy po przegranym spotkaniu lub wygranym spotkaniu Polaków. No to jeszcze wszystko przed nami. Zobaczmy, 2 versus 2. Z blokami tylko, ale Forest, tu się jest pustoszenie, no niestety ciężko tu jest cokolwiek zrobić na M4, kiedy masz tylko Glocka w swoich dłoniach, no Pasza jeszcze tu schowany za skrzynką, ale on zostanie na pewno zabity, tak jest, Forest kończy jego marzenia o wygraniu tej rundy i Neo samotny już wędrowiec również pada. Najgorsze jest to, że my właśnie ciężko jest nam cokolwiek zrobić z Diglem na przeciwników ze Szwecji, a oni ugrywają nam rundy z Diglami, także no to jest sytuacja nie do przyjęcia. No teraz AK w rękach Polaków, no może teraz. No strasznie mi ten katar przeszkadza, coś strasznego. Trochę tu nam spadło tempo, no miałem ogromne nadzieje po tych dwóch wygranych rundach, co się dzieje, ale to anty-eko, to eko drużyny SK, no trochę dobiło Polaków widocznie, no jednak teraz coś się zmieniło, no frak otwarcia przez Lorda. Może ta runda coś zmieni, chociaż Polacy bardzo, bardzo obici tymi granatami. Będzie tu bardzo ciężko coś wymyślić, coś sensownego, aby jeszcze odwrócić tą rundę na swoją korzyść. Zobaczmy, jak rozegrają tą rundę. Będą szli chyba tunelami z tego, co widzę. Na drzwi jednak tam bardzo dobrze przy drzwiach ustawiony get right. Znaczy, myślę, że te dwie rundy, które teraz już mamy na naszych kontach, no są czymś już pozytywnym, nie będziemy mieli przynajmniej wyniku 10-0 dla SK, tak jak to było na poprzedniej mapie. Zobaczmy, Lord podchodzi drzwiami, nasz zawodnik znany bardzo dobrze z podobnych sytuacji, zaraz będzie wychodził tymi drzwiami i zobaczmy, czy zaskoczą. Ale tu jest getrajt schowany, zobaczcie, to będzie... To możliwe, że będzie rzeźnia, ale oj, przytomnie teraz otworzyli drzwi również w drugą stronę nasi zawodnicy, ale oh my god, nie. Ale niefortunny granat Paszy teraz. No i zobaczmy, Getret tutaj zgrywa kozaka, krzyczy do naszych chłopaków. Ciekaw jestem, co on tam krzyczy. No, no co, nie mówić, zazdroszczę dobrze mu później zdenerwowanego Paszy i konfrontacji z naszym Polakiem, z naszym reprezentantem. 4-2 dla SK Gaming. No i zobaczmy, co zrobią teraz z tym nasi zawodnicy. Na razie Roman, ale Pasza wyrównuje rachunki i może teraz, ale niestety Getright, bardzo dobre dwa fragi, no nie wygląda to najlepiej dla nas. I Face zabija trochę teraz tutaj jednostronny się pojedynek zrobił od tamtego traina, krzyczą coś do siebie, widać, że Polacy bardzo teraz podirytowani. Lord był bardzo zamyślony, widzieliśmy to w jego oczach. No, wszyscy, myślę, teraz Polacy zastanawiają się, co zrobić, żeby zacząć ugrywać te rundy, no bo takie wnioski powinni po prostu po tej naradzie, którą w przerwie mieli, wyciągnąć. Już dwa fragi dla SK Gaming w rundzie numer 8, no i 3 fragi, nie jesteśmy w stanie nic zabić na tych Glockach, a w tym momencie zostaje przy życiu tylko Kuben, no i tak naprawdę kończy nam się kolejna runda. Kończy nam się kolejna runda, trochę bezsilni, tak jak mówiliście o tym Tuskanie. No i Kuben już chyba przy tych drzwiach tutaj nie powalczy, co najwyżej może ich uniemożliwić ich otwarcie, ale to chyba nie z tej strony. No i zobaczmy, to będzie 6. runda dla SK. Trochę nas to zaczyna już tutaj martwić, gdyż nie widzę tej iskry. SK bardzo podbudowane, bardzo luźne, krzyczą do siebie, są teraz na fali, nasi trochę podminowani, widać zdenerwowanie na ich twarzach.
Będzie bardzo, bardzo ciężko coś z tym zrobić. No, kombinują, kombinują, myślą, naradzają się, jak tu przełamać tą złą pasę. No, nazwijmy to rzeczy po imieniu. To jest bardzo zła sytuacja. Jest 6-2 po bardzo dobrym trainie SK. Teraz SK również dominuje na Tuskanie. No troszeczkę chyba Polacy stracili już wiarę w to, że mogą, że potrafią wygrać to spotkanie. Widzimy kolejna runda i już jesteśmy bardziej obici. Dobrze, teraz Wiktor zabija jednego z antyterrorystów. No i zobaczmy, oj, no próbował Taz jeszcze gdzieś tam dalej coś zdziałać, ale no skutecznie uniemożliwił mu to snajper. Dobrze, Neo jeszcze gdzieś pod bombsidem drugim fraguje. No niestety Roban robi mu plecy i mamy sytuację 2 versus 2. Ale to i tak jest jedna z najbardziej wyrównanych rund w tym pojedynku na razie 2 na 2. Dawno nie mieliśmy takiego widoku. Może ta runda zmniejszy nam trochę straty do SK. No wierzę w to bardzo mocno. Ale bardzo dobrze teraz nice. Kuben i mamy sytuację 2 na 1. Kuben bardzo mało HP. Musi podłożyć teraz pakę. Getright już wie, że będzie to plant na małym bombsite. Getright tutaj odpochylni, będzie mogło to odbić, ale Kuben mam nadzieję bardzo dobrze będzie rozstawiony z paszą i będą pilnować wszystkich wejść. Mam nadzieję, że nie będzie tam żadnych błędów komunikacyjnych, bo to jest teraz bardzo istotne. Getright sami bardzo dobrze, Kuben! Końca. No i wreszcie 6-3. No brawo, brawo, Kuben. Kuben, ty jesteś tutaj liderem. Ty musisz tu pociągnąć tą drużynę do zwycięstwa. No miejmy nadzieję, że znikną te uśmieszki z twarzy SK jak najszybciej i że odzyskamy wiarę w to, że da się wygrać Tuskana tak, jak wygraliśmy pierwszą mapę Dedasta 2. No, tylko że właśnie w tym momencie SK Gaming myśli sobie to samo. Wygrajmy Tuskana tak, jak wygraliśmy Traina. Zróbmy to szybko i bezboleśnie. No, miejmy nadzieję, że jednak tutaj ta polska mentalność... Bardzo dobry hit teraz. Szkoda, Delpan, że jeszcze fraguje, ale na razie chyba mamy przewagę jednego zawodnika, jeśli moja matematyka nie zawodzi. Delpan jeszcze zostaje za WP. To jest delikatny moment, ale bardzo dobra decyzja wycofania się z tego środka. Polacy nauczeni doświadczeniem. O, i tutaj frag za fragiem jednak zostaje sam Delpan i to musi być nasza runda. To musi być już teraz... nasza runda i odrobimy kolejną rundę straty. No bardzo, bardzo dobrze wygląda w tym momencie sytuacja. Ale Delpan tu dostaje damage, musi chyba cofnąć. Wie, że ta AWP jest zbyt cenna, żeby ryzykować jej utraty. 22 sekundy bomby, 3 do 1. I tu Lord bardzo mądrze wyczekuje. No jak tu wyjdzie Delpan, to on na pewno zginie. No tutaj czemu nie strzela? Skanować. Lord bardzo dobrze. No czemu nie strzelał, nie wiedzieliśmy jednak. Ale zwróćmy uwagę na to, że nie jesteśmy jednostronnie nastawieni. Pochwaliliśmy tego fenomenalnego hejka jednego z zawodników CT, którego rzucił na początku. No zabił co prawda swojego, ale hejk bardzo nam się podobał. Mamy znowu po 5 chłopaków w jednej i w drugiej drużynie. Ale no i ruszają w kolejną rundę. Jeszcze raz chcę podkreślić, w tej rundzie bardzo mądrze wycofanie ze środka, przerzucenie ciężaru na rampę, na kotka. Nauczeni doświadczeniem tego, jak przegrali eko, jak się dali wciągnąć tym środkiem i dostali parę głów z obu stron. Teraz bardzo ładnie cofnęli i weszli od rampy. Naprawdę, naprawdę widać, że jednak jest chłodna kalkulacja, myślenie, cały czas analiza ruchu przeciwnika. No mamy 6-4, ale bardzo ładne wejście teraz Neo na plecy i Neo Kuben. I są dwa fragi, jest dobrze. Już tylko trzech zawodników przy życiu, jednak Neo bardzo mało HP. Neo 1 HP, tutaj miejmy nadzieję, że jeszcze zabije nam trzech przeciwników. Bardzo dobrze topnieje tu nam HP SK. No wygląda to kolorowo. No na razie jest paszy frag, jest i Robana. 2 na 4 sytuacje, Neo zero HP. Chyba to będzie kolejna runda na nas. Paka leży, paka już tyka. Delpan face, mało HP, Neo również 6 do 4 i Delpan już cofa, jest kolejna runda dla nas. Jest safe broni i bardzo, bardzo dobrze. No nareszcie coś się tutaj dzieje. Będą emocje. Polacy, musicie tutaj złoto nam przywieźć do Polski. Trzecie WCG stoi, trzeci tytuł stoi tak pod naprawdę znakiem zapytania. Jest w naszym zasięgu, w zasięgu SC. No i ciekaw jestem, no co tak naprawdę stanie się w tych kilku kolejnych rundach, które będą decydujące, bo na pewno tak właśnie będzie. 6 do 5 na razie prowadzą jeszcze zawodnicy z SK Gaming. No i tak naprawdę miejmy nadzieję, że po kolejnej tej rundzie, która teraz będzie na naszych ekranach, będziemy mieli wynik remisowy. Widzimy podzieli się 4 na 1, tutaj Taz, Neo
pójdą prawdopodobnie na środek, tam trzech pójdzie rampą. A Kuben poszedł tunelami, przepraszam bardzo. Neo tutaj robi szum. I miejmy nadzieję, że on sam nie zginie, będzie to będzie problem. Ale Paszot już otwiera rundę, bardzo dobrze AWP i wchodzą drzwiami. Kuben frag, bardzo dobrze, to się zaczyna znowu dla nas. Kuben ponownie tutaj bardzo kluczowe fragi na tym BS-ie. Ale tam widzicie chyba Delpan, jeśli się nie mylę, z AWP. Ale jest frag Face'a, no wyrównana runda 3-4 dla Polaków. Bardzo dobrze jest widzieć znowu uśmiech na twarzy Sevena. W końcu Polacy pokazują tak naprawdę, że to oni są tutaj drużyną, która dwa razy już zdobyła tytuł. No i to ale Taz oni niesamowicie walczą. Ustawiony. Szkoda teraz tego. No i Kuben będzie musiał tu zabić i bardzo ładnie na krzyżowy ogień. Teraz sytuacja 2-1 i jest nasza runda. No świetnie, świetnie. Są emocje. Są również zacięte twarze polskich graczy. No Face tutaj już mu Face trochę posmutniał. Jednak na szczęście mamy 6-6 i są kolejne rundy dla naszym koncie. Bardzo ważne rundy. Rundy, które przybliżają nas do zwycięstwa. No w końcu jest ciekawie. Nawet Eledrin, który jest fanem StarCrafta, gdzieś tam z drugiego pokoju krzyczał nice po tej akcji zawodnika. No i zobaczmy, no niestety teraz ginie jeden z naszych, ale szybko wyrównujemy i nawet wychodzimy do przodu. No przyszłościowo myślą nasi zawodnicy. Zobaczmy, nadal jest tu jakiś pojedynek strzelecki, no bardzo ale nikt nie ginie. Skrót graczy SK na FAMASach, ale nasi nie dali się na to nabrać. Wpuścili ich, po jednym błędzie trochę ich zaskoczyli. Zginął to jeden zawodnik, Lord, ale reszta bardzo czujnie i przytomnie. Przy życiu tylko Delpan i Face. Neo, Taz, Kuben, Pasza po przeciwnej stronie. Face niestety fraguje Taza. Co tu się stanie? Gdzie pójdą nasi zawodnicy? To jest teraz największe pytanie. Jezu, Face, co nam robi ten zawodnik? Sytuacja 2-2. Nie możemy przegrywać takich rund. Nie możemy pozwolić na przegranie sytuacji 4-2. Bardzo dobrze Pasza i Delpan tylko na Kubena i Paszę. Co tu się stanie? Oby Delpan tu zaraz szybko zginął, żebyśmy mieli kolejną rundę na naszym koncie. Pasza bardzo mało HP. Kuben już plantuje pakę z tego, co widzę. Paka została podłożona i Delpan, nie możesz tego wygrać. Kuben, Pasza czy Delpan? Delpan, jesteś za słaby. I bardzo właśnie dobrze Pasza. Tak się dzieje, jest nice. Kolejna runda. Bardzo dobrze Jarek i Kuben na Delpana. No Delpan tutaj marszczy czoło, zmartwiony trochę, że mu nie poszło, ale nas to cieszy. Bardzo 7-6 w tej trzeciej decydującej mapie pierwszej ćwiarce. Polacy po stronie Tero, Szwedzi oczywiście, nie Finowie, po stronie CT. No w przerwie pomiędzy tymi mapami czytałem sobie czat na naszej stronie i tam większość, widziałem tych komentarzy, była typu ESC, Win, Tuscan i tak dalej. No i widzimy, że to właśnie teraz uskuteczniają nasi zawodnicy. Prowadzimy jedną rundą, no niestety no, teraz zginął Neo szybko. Zginął również Taz. No coś tam próbowali nasi odrabiać, ale to już myślę będzie bardzo ciężko ugrać. Tak, ta runda ewidentnie coś nam nie poszło, ale trochę pośpieszyłeś się z tym, że tutaj ESC win, no bo na razie ta runda chyba niestety będzie musiała być zapisana na konto SK Gaming. Chyba, że jakiś będzie Lord fenomenalne no, Lord strzały sam oddawał. Na czterech, jakby to wygrał, położył pakę, byłoby to niesamowita sytuacja. Ja bym go poszedł teraz na rękach nosić, poleciłbym, zablokowałbym bilet. Do Korei, z pewnością. Dokładnie. No i zobaczmy, co się będzie działo. Ten zawodnik, no on tutaj niestety nic nie zrobi. Getrite zachodzi go od boku, nawet nie zerknął tam Lord. No dobrze, bo już się bałem o mój ten, pieniążki moje. Bo no myślę, ale ta runda dodaje nieco pikanterii temu meczowi. Tutaj już było 6, już mieliśmy jedną rundę przewagi i nadal SK teraz wyrównuje. Tutaj nie ma jeszcze pewnego zwycięzcy. Bardzo dobrze, bardzo nas to cieszy. Trochę emocji nam nie zaszkodzi, no jednak życzymy sobie jak najbardziej, żeby to ESC podniosło ten złoty, cudowny puchar WCG. No zobaczmy, tak czy inaczej, to co my chcemy nie za bardzo interesuje jednak chłopaków z SK Gaming. No i ginie trzech naszych zawodników, przecież tylko Kuben. O i bardzo bez słabo, straty SK bardzo Gaming. Słabo strzelamy w tej rundzie i mamy 8-7. 8-7 zakończenie tej ćwiartki. Niestety na korzyść SK. No, załamałem ręce. Niestety przegrywamy pierwszą połowę mapy trzeciej, już ostatniej mapy decydującej o losach tego spotkania.
Na razie zawodnicy chyba chwileczkę będą mieli, żeby pobiegać po mapie, rozgrzać się przed drugą połową mapy. A my będziemy mieli okazję popatrzeć chwileczkę na ten puchar World Cyber Games 2011. Zobaczmy, jaki piękny to jest puchar. No na pewno jest to gra warta świeczki, zawodnicy o tym wiedzą. Jak pięknie wyeksponowany w ogóle jest ten puchar, ze czterech stron oświetlony, naprawdę bardzo ładnie mieni się w tych światłach. No teraz trwają narady, ale dobrze, są skupione miny, jest spokój, nie ma tutaj zbytnio spin. Widać zaangażowanie ogromne na twarzach graczy. No miejmy nadzieję, że to coś tutaj się stanie wyjątkowego i że odmienią losy meczu. Nie pozwolą SK wydrzeć sobie tego zwycięstwa, które tak dzielnie walczą już od paru dni. No walczą nasi zawodnicy, ale tak naprawdę jakikolwiek opór napotkali dopiero wczoraj chyba, no bo wcześniejsze spotkania naszej drużyny to były tak naprawdę jednostronne pojedynki. No teraz przeżyli szok, wpadli na SK, no i będą mieli bardzo ciężki orzech do zgryzienia na pewno w tej ostatniej ćwiartce spotkania. Oldschoolowa wieżyczka tutaj od zawodników SK. Oldschoolowi zawodnicy, oldschoolowa wieżyczka, oldschoolowa mapa i gra. Zobaczmy teraz, no monotonnie na pewno nam się to wszystko rozpoczęło, no, ponieważ... miejmy tylko nadzieję, bardzo dobrze Polacy nie mają zamiaru skracać, bo tutaj na to właśnie tylko czeka SK. No SK będzie musiało tutaj zainicjować, to oni będą musieli zrobić pierwszy ruch i gdzieś wybrać się Polacy bardzo mądrze, ale Kuben tutaj już traci HP. No szkoda. Jednak nie, na razie zostaje przy życiu. Miejmy nadzieję, że to pierwszy zawodnik, który padnie, będzie to terrorysta. Forest już podchodzi kotkiem. No oby tam byli dobrze rozstawieni polscy zawodnicy. I Forest nie miał żadnych szans zabić kogoś z tego BSP. Ale na razie jeszcze nikogo nie napotyka. No tutaj robi się nam bardzo ciekawie. Z wszystkich stron podchodzą gracze SK. Trochę mnie to martwi, że tu jeszcze nikt nie zginął. No ale Forest musi teraz paść. Czemu on jeszcze nie ginie? Zobaczmy, jest wejście, no ale fenomenalnie radzi sobie tutaj nasz zawodnik. I bardzo jeszcze TAS. No i zobaczmy, został tylko jeden terrorysta, no ma tutaj niezwykle ciężkie zadanie. Sam na czterech, ale Lord i Pasza jest tak naprawdę tutaj na dotknięcie, na jeden ale, strzał, ale jedną pestkę. Czas się skończył, ale za długo stali w tej wieżyce i bardzo nas to cieszy. No i mamy 8-8 i jest teraz nadzieja na to, że no teraz nie mogą popełnić tego błędu, który popełnili w tamtej ćwiartce. Przegrali Eko, tak? Teraz nie mogą tego zrobić. No byłoby to naprawdę straszne po raz kolejny popełnić tak karygodny błąd. Zobaczmy, znowu mają Deagle i znowu to samo. Nie wierzę. Jakie dwie piękne głowy w tym momencie zawodnika ze Szwecji. No dobrze, że Polak odrabia szybko straty, zarówno TAS, jak i Neo. No zauważa TAS jeszcze jednego z chłopaków no, pochodzących ze Szwecji. No i 3 versus 2, jesteśmy w przewadze zarówno broni, jak i zawodników. Będzie wychylał się jeszcze Delpan na środek najprawdopodobniej. No i zobaczmy, czy tutaj nie da się zaskoczyć nasz zawodnik. No myślę, bardzo że nie. Bardzo przytomnie TAS, brawo TAS, Boże, już tak się martwiłem. Myślałem, że sytuacja, że historia się powtórzy, to było coś niesamowitego, to co zrobił Roban nam na początku tej rundy. Dwie cudowne głowy z Deagla, coś strasznego. Już myślałem, że ta historia, która wstrząsnęła mną w pierwszej ćwiartce, powtórzy się, jednak TAS bardzo dobrze zachował zimną krew. Tym razem A4 fragi na jego koncie w poprzedniej rundzie, bardzo, bardzo dobrze i jest 9. runda dla nas. No teraz ta runda też musi być na nas. Gracze SK w poprzedniej rundzie kupili Deagle, teraz są wyłącznie na Glockach. No teraz nie mogą nas tak skrzywdzić, jak skrzywdzili nas w poprzedniej rundzie. Znaczy, no, różne rzeczy się dzieją oczywiście, ale tu będzie bardzo ciężko. Zresztą Polacy nie są na tyle przecież rozkojarzeni po tym trainie, żeby dać sobie, no, wyrwać tak łatwą rundę. Ja myślę, że oni już o tym trainie zupełnie zapomnieli. No, takie no miejmy rzeczy, taką nadzieję. Takie rzeczy trzeba czyścić z głowy bardzo szybko na tym poziomie rozgrywki. Myślę, że nie zostaliby tyle razy mistrzami, gdyby nie potrafili robić tego. Myślę, że oni dopiero to wyczyszczą ze swoich głów, jak wygrają to spotkanie na jakimś afterku po całym turnieju. O, jest fragmentem. Spotkają i bardzo dobrze się na razie to wygląda. No zobaczmy, myślę, że tutaj nie ma nawet co
krzyczeć, co się zbytnio ekscytować, po prostu szybkie eko, dosyć w wykonaniu Polaków. No, mamy kolejną rundę, widzimy, że zawodnicy SK Gaming muszą sobie teraz przemyśleć pewne rzeczy, no bo zaczyna się dziać nieciekawie. Ciekawie, tak, i to jest, myślę, runda. To jest jedna z ważniejszych rund tego finału. Dzięki wielkie. To jest jedna z rund tego finału, gdyż teraz jest full equipment. Mecz już wstępuje powolutku w ostatnią fazę. Jest 10-8. Jeśli wygramy tą rundę, w kolejnej SK będzie zmuszone do grania eko, co może nam dać kolejne dwie, więc mielibyśmy czysto, Jezus Maria, wyłącznie teoretyzując, byśmy mieli 12 rund na naszym koncie. To była niezła zaliczka, jednak nie przechodźmy tak szybko, musimy skupić się i wygrać tą rundę. Jeszcze póki co nic się nie wydarzyło specjalnego. Na razie pięciu żywych zawodników po obu stronach. Roban z paką na plecach, gdzie się udadzą zawodnicy, tym razem teraz już mają face i na razie pod środkiem, pod kotkiem, tutaj w storage area 1 Polacy trochę lord na famasie. No zobaczmy, naszych zawodników jest tutaj jak na razie sporo i są dosyć dobrze ustawieni. Ginie już Roban? No ginie nie, czy żyje, nie? Nie, jeszcze żyje Roban, ależ mało HP ma w tym momencie zawodnik Oniku Roban. Ginie dobrze, bardzo w tym momencie jego kolega. No i Roban, niestety, co nam wow. zrobił? Coś niesamowitego. Ale dobrze, jest i Lord, i jest i Pasza, i mamy teraz... O, wow, jest jeszcze Pasza i jeden versus jeden. Getrite kontra Lord, już nieraz taki... I będzie, co jest Getrite, czy nie będzie, już nieraz widzieliśmy o, taki... O, jak piękny widok teraz taki włączyli pojedynek. Nam zawodnicy. Już nieraz widzieliśmy coś takiego, zwłaszcza na Niuku. No teraz, teraz jest chwila prawdy, który z nich jest lepszy, który z nich zachowa więcej zimnej krwi. I jest paka podłożona przez Getrite'a, no tutaj Lordzik. Po prawej niestety Getrite górą tym razem. No patrzył w idealnym kierunku Getrite... Gdzie? I trąbkę pokazuje. Gdzie tak naprawdę tą trąbkę pokazujesz? Chciałoby się krzyknąć do Getrite'a w tym momencie. Myślę, że to sobie zawodnicy wyjaśnią po spotkaniu. 10-9 prowadzimy jak na razie nad naszym przeciwnikiem z niebiesko-żółtą flagą. No i zobaczmy, co będzie działo się w kolejnej rundzie. No tutaj zarówno my, jak i przeciwnicy mamy fulla. No i myślę, że może być bardzo ciekawie. Szkoda, bardzo ładnie zawalczył Pasza w tej rundzie, ale niestety zabrakło. No jest otwarcie, potrzebujemy takich fragów. Teraz jest na spokojnie, wypatrzony pierwszy frag, no jeszcze się nic nie ruszyło, więc teraz jest spokojnie szansa ustawić lepiej obronę, wzmocnić te elementy, gdzie mogą ustawiać się zawodnicy SK. Skoro jest nas pięciu, ich jest już tylko czterech, mają ograniczone możliwości. Teraz już musimy to bardzo mądrze zagrać. 11 runda musi paść naszym łupem. No zobaczmy, jak rozwiążemy tą rundę. No 10-9 to jest praktycznie remis. Można powiedzieć, że to przewaga żadna. Także no tutaj dramaturgia szykuje nam się na trzeciej i ostatniej mapie tego spotkania. Ja przypominam, że to nie jest finał podwórkowej ligi XAPL, to jest finał World Cyber Games, chyba najbardziej prestiżowego turnieju na całym świecie, jeśli chodzi o sporty elektroniczne. Już ginie kolejny z zawodników SK Gaming, no teraz odrabia jeden frag Forest, ale to jest jeszcze nadal przewaga Polaków. Zobaczmy, na bombsite drugi wbiegają nasi, tutaj ze wszystkich stron będziemy atakowali, no i Forest tak naprawdę nie wie, gdzie ten celownik ma w tym momencie skierować. Ale niedobrze się dzieje, na razie obronią bardzo dobrze, jest dwóch na dwóch i jest tylko Lord niestety, i Lord czy wygra tą rundę? To jest chwila prawdy, teraz Lord kontra Roban, paka leży, niestety nie Lord, znowu zabrakło tego, no są emocje, są okrzyki w stronę przeciwną, no Lord trochę spięty w poprzedniej rundzie, już trochę poddenerwowany widać i mamy 10-10, tutaj niecenzuralne słowa padają z ust Lorda, ale nie mamy co się dziwić, no takie rundy musimy wygrywać. A propos czytania z ruchu ust, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o tym przed całym spotkaniem, to przecież widać, co tak naprawdę tutaj zawodnicy, co mówią, co się dzieje, co sobie przekazują za informacje. 10-10, czyli remis, czyli to, czego tak bardzo się baliśmy. To, czego tak bardzo się baliśmy, tak. A teraz zwróć uwagę, że Polacy są zmuszeni do grania eko. No ta runda, no nie poszło to zgodnie z moimi przewidywaniami. Ja miałem nadzieję na te 12-8 i powoli mamy kroczki zmierzania
do finału. Jednak teraz zupełnie, zupełnie to idzie w drugą stronę. Teraz SK, to SK jest bliżej. To oni mają teraz rundę przeciwników na Eko. No i jak widzimy tutaj już tylko trzech przy życiu. Niedobrze, niedobrze się dzieje, ale no miejmy nadzieję, że Polacy... No następna runda to już jest ostatni, ostatni dzwonek. Jeśli już kupią bardzo dobrze Lord, teraz no Lord, frag pocieszenia dla nas w tej rundzie. No i jeden tylko Neo przy życiu. Tutaj już jest koniec praktycznie. Koniec marzeń o 11 rundzie właśnie po tym starciu. No i zobaczmy, SK Gaming przypisuje sobie jedno oczko do puli swoich wszystkich rund. No, cała publiczność w mieście Pusan skupiona na tym spotkaniu. Co dziwne, nikt tam nie krzyczał, tak jak widziałeś. Wszyscy patrzyli tylko kurczliwie w ten telebim, który mają przed sobą. No i zobaczmy, 11 do 10 startuje kolejna runda. No i to jest runda, w której wszystko się wyjaśni. To jest nasza chwila prawdy tak naprawdę. Jeśli nie wygramy tej rundy, nie mamy już chyba co marzyć o wywiezieniu złota z Korei. Oczywiście srebro też jest dobre, no ale złoto zawsze wygląda lepiej na polskich szyjach niż na szwedzkich. Tak, myślę, że to jest zdecydowanie. Widząc zawodników ze Szwecji w Polsce na konferencji WCG i na Samsung Europe Championship, wydaje mi się, że... I są dwa fragi, dobrze, ta runda się zaczyna. Przepraszam, Mateusz Szakmącik, ale tutaj jest akcja. Tas i Kuben mają dwa fragi otwarcia. To jest to, na co czekamy. No, ręce mi się pocą, już tu cały jestem zestresowany. Oglądam to, co się dzieje tutaj w Korei z niesamowitym zacięciem. Jest trzech, no tutaj SK już trochę się pogubiło, na szczęście. No Getright, pokaż teraz fujarkę, cwaniaczku. O, właśnie, mógłby teraz powiedzieć, co myśli o tej rundzie. Tylko jeszcze nie skreślaj, bo tutaj jeśli to wygrają, to będzie straszne w skutkach i będziemy chyba opłakiwać tą rundę. Nie możemy teraz dać wydrzeć sobie tej rundy. Muszą tu wylecieć jeszcze fragi niebieskich. Niebiescy muszą jeszcze być trzy razy po lewej stronie, abyśmy mogli uznać tą rundę za wygraną. No i tak wracając do tego, co mówiłem, to wydaje mi się, że zawodnicy SK Gaming z złota mają już... Są to... już tylko face przy życiu. Dobrze, że mówiłeś, ale face tylko przy życiu. I czterech naszych, no musimy to wygrać tą rundę. I to będzie chyba nasza runda 11. 11 mogę śmiało powiedzieć. I jest 11, brawo Lord. I teraz nice. Lord, pokaż mu fakultę. Ooo! No takich nie możemy tutaj rzucać propozycji. Myślę, że właśnie polski naród powinien być tutaj bardziej wychowany i to my powinniśmy spokojnie patrzeć się w swoje monitory i spokojnie myśleć o tym, żeby to spotkanie wygrać, a nie o tym, żeby jakąś presję wywierać na swoim przeciwniku. Nie wiem, czy ci mówiłem, ale Tuscan zawsze przypominał mi klasztor w Częstochowie. Teraz to Polacy muszą bronić ten klasztor i muszą powtórzyć historię przed naporem Szwedów. Muszą wygrać tą stronę CT. No teraz to jest dobra analogia chyba, bo to Polacy bronią, Szwedzi atakują, więc bardzo tutaj analogiczna sytuacja do momentu naszej historii. No i w Częstochowie to my byliśmy górą, teraz też myślę, o Jezus Maria, Forest, dwie głowy, niedobrze, niedobrze. No obudźmy się z tego. Jezus Maria, to a propos Częstochowy, tak? No prosimy, prosimy tutaj, żeby jakoś to wszystko wspomagało Polaków w walce. Nie wygląda to najlepiej. Na razie niestety paka splantowana i jesteśmy w mniejszości, 3 versus 5. Powinni teraz zdecydowanie zachować to, mają za mało HP. Spójrz na HP teamu SK, wszyscy prawie full HP. No tutaj musiałyby się posypać jakieś fenomenalne głowa, to jest mało możliwe w tej sytuacji. No ale zobacz, jak diametralnie zmieniła nam się sytuacja w tym spotkaniu. Najpierw mieliśmy pierwszą połowę, w której mogliśmy praktycznie rozmawiać o wszystkim. Nie było nic interesującego w spotkaniu. No a teraz jaka dramaturgia, co tutaj się dzieje? Nie ma runda nawet chwili, żeby wtrącić ktoś cokolwiek. Inny wygrywa. No tutaj problem będzie, tylko martwię się o zasoby gotówki. Teraz na szczęście, no miejmy nadzieję, że trzy zachowane bronie. Tak, teraz jest kluczowa sytuacja. Ci, co mają pieniądze, będą musieli kupić tym brakującym. No i myślę, teraz już Polacy nie mogą pozwolić się na przegranie tej rundy, gdyż będą w opłakanym stanie, jeśli chodzi o finanse. 12 runda na koncie SK, Polacy tylko 11 oczek, ale to jest, zaraz wszystko może się tu zmienić. Tutaj wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. 5 na 5, gdzie teraz udadzą się gracze z szwedzcy. Miejmy nadzieję, że tutaj jakieś indywidualne akcje Neo, Paszy, Kubena, Lorda czy też Taza wygrają na sytuację, ale Kuben obrywa niesamowicie teraz. Obrywa od kogoś, ciężko określić kogo. Na razie jeszcze przy życiu jednak. No zobaczmy, już jeden z naszych zawodników sfragował swojego przeciwnika. No jednak Taz i
Kuben bardzo dużo HP stracili, no i muszą uważać teraz, żeby nie zginąć przy tym wyjściu, ale dobrze Lord Knight! Na głowę. Ależ pięknie Lord zobaczył! Co dobrze. Się dzieje? Jarek to Pasza! Jarek! Dla nas. Polacy, no całe studio żyje, tutaj nam się nawet Eledrin obudził, który gdzieś tam na stole realizatorskim już przysypiał. No i mamy 12 do 12 i powoli zbliża nam się koniec tego spotkania, a runda za rundą. Niesamowite strzały Lorda Paszy Kubena w tej rundzie. No takie coś motywuje zdecydowanie. Polacy na pewno już zapomnieli o tym trenie. Jest teraz, to się liczy, co ty teraz. No i teraz, czemu Getaj zabija Kuben bardzo dobrze, zabija Face'a w głowę. No i jest Pasza, kolejny frag dla Paszy. Kuben Pasza znowu. Nice Pasza! No i niestety odrabia jeden frak Szwed, będzie bardzo ciężko teraz, musi ojojoj odwrócić się nasz zawodnik, tak jednak się nie dzieje i 2 versus 2, kto okaże się lepszy, nasz reprezentant jest tutaj jeszcze w dobrym ustawieniu i jest frak dla nas, zostaje tylko Roban przy życiu. No i zobaczmy, czy on sam jest w stanie tutaj zagrozić jeszcze Polakom. Sytuacja bardzo dobra dla nas. Kolejna runda, 13-12, jeszcze tylko 3 rundy dzielą nas od wygrania tego wielkiego finału. To by było coś niesamowitego. Jedyna drużyna, która 3 tytuły WCG dzierży w swoim posiadaniu. 3 tytuły i każdy pod innym tagiem. Jednak nie jeszcze za wcześnie, by mówić o tym. Jest 13-12. Cały czas potrzebujemy tych 3 oczek, żeby postawić kropkę nad i. No pięknie się nam to rozwija na razie. Z 12-11 zrobiło się 13-12 dla Polski. I zobaczcie, SK tylko w rękach Deagle. Oby jest, nie, brawo Meo, 2 magi. I ta runda chyba będzie 3, dla nas. 3-4, nice! Brawo, nice. Polacy, kolejna runda dla nas. Jarek Pasza! No coś pięknego, to co się dzieje w tym momencie na długo pozostanie w pamięci naszych kibiców z Polski i kibiców na całym świecie. Moi drodzy, tworzy się historia, tak jak mówiłem na trenie, to wszystko co teraz dzieje się będzie pamiętane przez kilka kolejnych lat przez kibiców na całym świecie. No i zobaczmy, runda kolejna, w tym momencie już SK ma bronię, no i nie możemy odpuścić, musimy się skupić, no i walczyć o każde oczko. Dokładnie, i ginie pierwszy, teraz musimy to mądrze rozegrać, gdyż teraz jeżeli wygramy tę rundę, będzie 15 runda na naszym koncie. Będzie to remis i będą musieli myśleć o tym, jak kupić wszystkie bronie. No bardzo ładnie, 5 na 4. Patrz, jak dużo HP teraz stracił. Delpan, ginie jeden z zawodników Terro. No ależ fenomenalne teraz akcje Paszy. No coś pięknego. Jarek radzi sobie fenomenalnie zarówno na tej mapie, jak i poprzednich. 3 zawodników Terro przy życiu. No i zobaczmy, tutaj Delpan próbował coś zabić, ale nie miał na tyle dobrego refleksu w tej sytuacji. No troszeczkę nam się uspokoiło, troszeczkę wyluzowali zawodnicy jednej, jak i drugiej drużyny. Wiktor, no już troszeczkę poniosły go teraz emocje i niestety Kuben ginie przez tą akcję. Jeju, aż nam się rozwija dramaturgia w tym spotkaniu. Ale podobne HP mają tutaj zawodnicy. No trochę nas to martwi, ale niesamowita runda. 4-3. Wszyscy naprawdę bardzo, bardzo obici. Na jeden strzał niemalże. Delpan, Roban, Getright czy Neo, Lord, Tas i Pasza. Kto będzie lepszy w tej rundzie? Delpan na plecach dzierży pakę. On musi to splantować. 19 sekund do końca tej rundy. Nice! I jest 3 frag Neo. Jest bardzo Neo. Dobrze. Neo! 3 fragi. Filip! Jest! Ależ pięknie zagrał Neo w tym momencie, no coś pięknego. Moi drodzy, jesteśmy świadkami w tym momencie, możemy być prawie pewni tego. Ja tą osobę, którą w tłumie teraz widzieliśmy, rozpoznaję, nie wiem czy ty też. To jest zawodnik. To jest jedna z organizatorek WCG. A, ona... mówiłeś o tej, ale tak. Był tam jeszcze zawodnik Polski, tam byli inni zawodnicy Polski w inne gry, ale skupmy się, bo to jest pierwszy polski finał i być może pierwsze polskie złote na WCG. Moi drodzy, czy to będzie ostatnia runda tego spotkania? Nie wiem, czy wy czujecie to samo co ja, ale ja mam ciary na plecach w tym momencie. No te wszystkie lata gry opłaciły się naszym zawodnikom w tym momencie, są o krok od zwycięstwa po raz kolejny przy okazji WCG. Zobaczmy, Delpan, bardzo dużo HP stracił Delpan, no i my również niestety giniemy. Niesamowita tu się akcja się dzieje, niestety przegrywamy tą rundę, no ale jest 15-14, cały czas możemy wygrać, jeszcze nie doprowadzamy do ogrywki, to jest ostatnia runda, jeśli się nie mylę, tej trzeciej mapy, tego dreszczowca niesamowitego.
coś pięknego. No takie właśnie chcemy oglądać finały. To jest esencja. 15-13, czyli mamy jeszcze dwie rundy do jeszcze końca. Dwie rundy, także. Moja matematyka zawodzi w takich momentach, kiedy to nawet nie wiem, co tak się ze mną dzieje. Bardzo. Ja tutaj jestem sercem w Korei. Nie wiem jak wy, ale jestem tutaj wpływem bardzo dobry raz, dwa fragi. Dwa. I co teraz? 3 versus 3 jest frag. I dla jednego, i dla drugiego zespołu. Zobaczmy, został i tylko Kuben. Kuben może już to wygrać. Kuben może to wygrać, ale to jest bardzo ciężka sytuacja. Podniesiona paka przez Foresta. No Kubenowi na pewno trzęsą się teraz ręce, na pewno czuje bardzo duży ciężar na sobie, na swoich barkach. Cały świat patrzy na Kubena i na to, co on teraz zrobi. Spójrzmy, no bardzo, bardzo ciężko będzie mu na pewno to ugrać, ale zmienia pozycję. A Forest jeszcze w okolicach respa, także tutaj Forest nic bardzo daleko, tak jest. Wielkiego nie zrobił. Martwi mnie tylko, gdzie jest Face? On ma dużo HP, on na pewno jest wyruszył na poszukiwanie Kubena. Nadal jeszcze nikt nie... Oj, są razem tutaj, Kuben może to zakończyć! Jest raz! I moi drodzy, jeden versus jeden! Co Forest będzie się działo? Tu zaraz poleci granat, to może być niesamowite. Forest paka, on musi stąd wyjść. Kuben jeden versus jeden, Kuben już w tym momencie bardzo dobrze ustawiony. No i musi liczyć na to, że wychyli się zawodnik Terro. Kuben! Kuben nie! Niestety nie! Niestety nie tym razem, oh my God. No, ale było bardzo blisko, ale emocje tu mamy. Tu mamy w ostatniej mapie, zobaczcie jak Delpan spocony. Niesamowicie tutaj, tu jest jak, nie, to jest tak niesamowite jak normalny sport. Gracze są na pewno zmęczeni już trochę. Jest, znaczy, myślę, że dzisiejszy mecz piłkarski może lizać pięty temu, co teraz dzieje się na mapie. Moi drodzy, jest dramat, dramat dreszczowiec. Nie jestem w stanie utrzymać nawet kubka z herbatą. Ty wylałeś trochę. Seven, panuj nad sytuacją, co się no to jest... Dobrze, nie musimy używać już klawiatury i myszki. O właśnie, jest frag dla Kubena, jest frag dla polskich zawodników. Pasza, Pasza walczy nadal. 3 versus 1, moi drodzy. Już. To musi być nasze. I co będzie teraz, Matko Boska? No tutaj się dzieją niesamowite dreszczowiec, rzeczy. Dreszczowiec, czy to jest ostatnia runda tego spotkania? No moi drodzy, jesteśmy prawie pewni zwycięstwa w tym momencie. Czy Face będzie tutaj jakimś ewenementem, czy po prostu zginie? Zobaczmy. No, wow. Że on nie doprowadzi do tego remisu, to by było drastyczne dla nas, zwłaszcza przed dogrywką. No nie... Nie zapeszajmy tutaj, miejmy nadzieję, że Polacy już rozwiążą tą... Ale ależ jesteśmy ustawieni. Fenomenalnie ustawieni! Jest! Nice! Finał, mamy fragę! Jest! Polacy... Moi drodzy, wygrywamy, tak! ...2011. Wow. Pierwsze złoto dla nas. Zobaczmy, wskakuje reszta Polaków w tym momencie. Reprezentanci wszystkich naszych platform skaczą razem. Polacy, zobaczmy, co się dzieje na trybunach. Są te takie konkretnie... podchodzące pod Koreę różne flagi, różne inne pomoce i zobaczmy, jak cieszą się Polacy w tym momencie. No coś pięknego, moi drodzy. Czekaliśmy na to długo. Zobaczmy, TAS jeszcze telepie się cały w nerwach. Aż miło oglądać miny przegranych Szwedów. No naprawdę, teraz chyba... Teraz fujarki nasi powinni pokazać swoim przeciwnikom. To wystarczy chyba za komentarz, to co się teraz dzieje na scenie. Coś niesamowitego. Zobaczcie, polskie szaliki już wyciągnięte. Już możemy świętować pierwszy medal, pierwszy złoty medal. Nie, to po prostu, to wyszło pięknie. Zobaczmy tam w fladze polskiej na głowie. Jest i Homer, zobaczcie, ten człowiek będzie walczył, ten drugi, ten w białej koszulce będzie walczył o złoty medal w FIFA 2011. Jest jeszcze przed nami finał LoL'a, finał FIFA. Pięknie nam się ten finał zaczął, te finały nasze zaczęły. Pierwsze złoto, no i mamy apetyty jeszcze na 2 złota i 1 brąz. Seven, słuchaj, nie wiem, czy nie zapomniałeś o tym, my po raz trzeci zdobyliśmy Mistrzostwo Świata w grach komputerowych i to właśnie ta złota nasza piątka. Po raz kolejny największy tytuł na świecie trafia właśnie do nich. No i nie pozostaje chłopakom zyskać nic innego, jak zebrać sprzęt. To zobaczmy, oni... jak oni się zwijają. Oni po prostu mają takie miny. Wyjeżdżają z Częstochowy po prostu na... Właśnie, na taczkach. Na tarczy. Dobrze, ja w tym momencie stanąłbym i zrobiłbym im zdjęcia po prostu, żeby uwierzyć to. Zobaczmy na Wiktora, pokazuje nam flagę polską. Pokazuje to, jak bardzo się cieszy. No fenomenalnie to wygląda. To jest właśnie duma narodowa. Wszyscy byliśmy... W takich momentach wszyscy jesteśmy Polakami, już to mówiłem wczoraj, ale teraz coś nie... tutaj tworzą nam się, zapisują nam się nowe strony historii. To jest na pewno sytuacja bez precedensu. Pierwszy raz jakakolwiek drużyna zdobyła trzy tytuły mistrza WCG, wow. Andrzej Stajka. To nie zostanie powtórzone. Bardzo dobrze, że ten puchar postawili blisko nas, to szybko nam go dadzą.
No myślę, że już bardzo ciężko będzie w tym momencie trzy razy jakiejś drużynie zdobyć te zaszczyty, te laury. Wow. Ale się cieszę w tym momencie, że nie pojechałem na uczelnię. Schodzi jeszcze. Ze mnie powietrze, schodzi po prostu całymi garściami. Patrzmy, no dalej cieszą się Polacy, no ta scena cała się świeci. Pięknie to wygląda, naprawdę fenomenalna sytuacja. Nie wiem tylko, czy teraz dostaną puchar, czy to będzie rozdanie później. Myślę, że to później jednak wszystko. Tak, chociaż no, zobaczymy, jeszcze chwileczkę zostaniemy na pewno. Tak, bardzo żałuję. Teraz jest finał StarCrafta i chyba dołączy do Was Elrin. Wielkie dzięki za to, że byliście z nami o tak chorej porze. No to jest chora pora, powiedzmy sobie szczerze. Wow. My nie spaliśmy, znaczy ja spałem po prostu od 20. Tak, Seven spał i denerwował się, jak do niego wchodziłem, ale tak czy inaczej, moi drodzy, zebraliście się w tak szerokim gronie, że ja byłem zaskoczony osobiście. No i jestem zaszczycony tym, że ja mogłem dla Was komentować finał WCG 2011 razem z Sevenem. Dzięki, nie zapomnimy tego na pewno. Dzięki wielkie za to, że byliście z nami. Do zobaczyska. Trzymajcie się.